W amerykańskim Senacie upadła kolejna próba zapewnienia środków dla Ukrainy. Aby regulacje łączące pieniądze dla Ukrainy z reformami imigracyjnymi były dalej procedowane, potrzeba było poparcia 60 senatorów. Za zagłosowało 49, przeciwko 50. Jeśli poza Donaldem Trumpem jest jeszcze jedna osoba, która kibicuje chaosowi w Senacie, jest to Władimir Putin. W Stanach Zjednoczonych trwa kampania poprzedzająca wybory prezydenckie. Do Białego Domu chce wrócić były prezydent Donald Trump. I to on może mieć wpływ na decyzje polityków partii republikańskiej zeszedających w Senacie. I Republikanie, i Demokraci wzajemnie zarzucają sobie, że temat ustawy stał się częścią trwającej kampanii wyborczej. Za zagłosował jeden polityk partii republikańskiej biorący udział w negocjacjach nad kompromisem. Kompromis ten został uznany za nie do zaakceptowania przez Donalda Trumpa. Przez dziesięciolecia czołowe supermocarstwo na świecie było tym, które odstraszało. Już nie. Decyzja o finansowym wsparciu dla Ukrainy wciąż może zapaść, bo powstał osobny pakiet, który nie wkracza w spór wokół kryzysu na granicy. Zatrzymuje się na pieniądzach dla Ukrainy i Izraela. Oczekiwania w sprawie Ukrainy ma sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który uznał, że obrona Kijowa to interes sojuszu, a nie jałmużna. Jest niezwykle istotne, aby Kongres Stanów Zjednoczonych zgodził się na dalsze wsparcie dla Ukrainy w najbliższej przyszłości. I liczę, że wszyscy sojusznicy podtrzymają swoje zaangażowanie. Przeforsowanie środków dla Ukrainy przez kongres pozostaje jedynym planem administracji Joe Bidena, co potwierdził w Brukseli doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Ostatecznie nie ma alternatywy dla Stanów Zjednoczonych wkroczenia na rynek i zapewnienia takiego poziomu zasobów, który pozwoli Ukrainie dysponować artylerią, systemami obrony powietrznej i innymi niezbędnymi zdolnościami. Stany Zjednoczone najmocniej wsparły militarnie Ukrainę po rosyjskiej agresji.